19 783 zł 70 groszy, a także nieco ponad 17 euro. To kwota, którą uzbierano podczas Pomostu Serc, akcji charytatywnej na rzecz powodzian zorganizowanej na leszczyńskim rynku. To kwota zebrana w zaledwie 4 godziny. Akcja wypełniła leszczyński rynek ludźmi, a puszki po brzegi. Leszno kolejny raz pokazało, jak bardzo potrafi się mobilizować i jednoczyć, gdy potrzebna jest pomoc. Akcję zorganizowano zaledwie w kilka dni dzięki zaangażowaniu urzędniczek oraz instytucji miejskich. Leszczyńskie instytucje kultury przeprowadzały warsztaty, na scenie prezentowali się młodzi artyści. Były animacje dla dzieci, gofry serwowane za całaska na stoisku Leszczyńskiego Banku Żywności, a zaproszeni na wydarzenie bajkersi nie zawiedli. Szczególną uwagą cieszył się kiermasz zabawek. Na akcję można było przynieść zabawki, którymi dzieci się już nie bawią. Te były wyceniane na niewielkie kwoty i ponownie sprzedawane. W ten sposób uczono dzieci, że rzeczom można dać drugie życie, a za niewielkie pieniądze mogą pomóc innym. Pieniądze trafią do potrzebujących powodzian.